Dowódcy klas wprowadzać klasy na plac apelowy. Serdecznie witam Państwa na uroczystym ślubowaniu uczniów pierwszej klasy Szkoły Technicznej w Gnieźnie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Działalność edukacyjną ogólną oraz zakresy logistyki szkoła rozpoczęła 1 września ubiegłego roku. Aktualnie w szkole na dwóch poziomach, w 4 klasach uczy się 99 uczniów. W ramach innowacji programowej uczniowie wybrali szkolenie w 3 profilach: wojskowym, strażackim i służby więziennej. Po ślubowaniu uzyskają stopień kadeta. Do ślubowania uczniowie występują w 6 kolumnach. Dowódcą 1 kolumny 2 rocznika jest Kacper Skrzypczak. Dowódcą 2 kolumny 2 rocznika jest Łukasz Kaszyński. Dowódcą 1 kolumny 1 rocznika jest Nikola Nowak. Dowódcą 2 kolumny 1 rocznika jest Aleksandra Krauze. Dowódcą 3 kolumny 1 rocznika jest Natalia Żyska. 3 kolumnę 2 rocznika prowadzi Ksymena Bosak. W dniu dzisiejszym uczniowie szkoły złożą ślubowanie na historyczny sztandar. W skład pocztu sztandarowego wchodzą dowódca pocztu Laura Huda, sztandarowy Krzysztof Polanowski, asysta Alan Zygadło. Dzisiejszą uroczystość poprowadzi koordynator do spraw mundurowych w szkole, major magister inżynier Maciej Kaszyński. Szkoła Baszoś, na lewo, patrz! Poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić. Za chwilę dyrektor Szkoły Technicznej w Gnieźnie, pani magister Marzena Wietrak, witając się ze sztandarem i uczniami, rozpocznie uroczystość ślubowania. Szkoła Baszoś, na prawo, patrz! Czołem uczniowie! Czołem pani dyrektor! Szkoła Baszoś, szkoła spocznij. Szkoła Baszoś, do hymnu państwowego. Szkoła spocznij. O zabranie głosu proszę prezesa zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, pana magistra Mariusza Mikołajczaka. Dzień dobry Państwu, witam zebranych na uroczystości ślubowania rodziców, młodzież i zaproszonych gości. W tej podniosłej uroczystości zaszczycili nas swoją obecnością dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, pan Marian Pokładecki, również serdecznie witam. Kierownik Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Dębarzewie, pani kapitan Karolina Mantej-Sekulska, witam panią kapitan. Komendant Powiatowej Straży Granicznej w Gnieźnie, starszy kapitan Mariusz Dębski. Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnienia w Koninie, major Sylwin Donat. Kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, pan Mieczysław Baranowski. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej, podinspektor Janusz Warta,
komendant Hulca ZHP Gniezno pani Anna Dziuleja, prezes Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego pan Paweł Duzdowski, jemu jeszcze chwilę poświęcę w dalszej części, dyrektor do spraw mundurowych w Zespole Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego pułkownik Krzysztof Groch, wiceprezes Zarządu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu pan Paweł Kołakowski, ksiądz kanonik Andrzej Grzelak, dyrektor szkoły Prymus Dariusz Witkowski i pracownicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Proszę Państwa, drugi rok z rzędu spotykamy się na tej doniosłej uroczystości. Spotykamy się z młodzieżą, która już funkcjonuje w tej szkole od ubiegłego roku i z tymi, którzy przyszli do tej szkoły w roku bieżącym. Drodzy uczniowie, bo do Was przede wszystkim się zwracam, ślubowanie, do którego za chwilę przystąpicie, ma szczególne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy, mówię o pierwszym roczniku, ślubować będziecie na nasz sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Jak to określono, sztandar historyczny, bo firma istnieje od 1931 roku, a więc ma tradycje przedwojenne, powojenne. Drodzy uczniowie, drodzy kadeci, już tak mogę w tej chwili powiedzieć, wybierając tę drogę kształcenia w szkole mundurowej o profilu wojskowym, strażackim i służby więziennej, musicie być świadomi, jaki postaw wymaga od Was ten wybór. Od dzisiaj, myślę o poślubowaniu, winniście być wierni takim wartościom jak humanitaryzm, uczciwość i pomoc drugiemu człowiekowi, gdzie w obecnych czasach czasami tego wszystkim nam brakuje. Bo zdecydowaliście świadomie, że będziecie pobierać naukę w szkole mundurowej. Świadczy o Waszej dojrzałości, bo nauka, a potem praca w służbach mundurowych, bo taki zapewne część z Was myśli, jest trudna i wymaga odpowiedzialności. Wiele zadań stoi także przed nami, przed kierownictwem Zakładu Doskonalenia Zawodowego, przed wykładowcami, przed opiekunami Waszymi, którzy organizują naukę w Waszej szkole. Tym samym chciałbym podziękować rektorowi uczelni, panu nieobecnemu, panu Januszowi Wiśniewskiemu, a szczególnie panu kanclerzowi, panu Mirosławowi Barańskiemu za przychylność, za życzliwość, za wspieranie nas w tym, aby w dobrych warunkach godnie młodzież się uczyła. Również, jak wspomniałem, chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, panu Pawłowi Duzdowskiemu i pułkownikowi Krzysztofowi Grochowi, dzięki którym ta idea, którą przekuliśmy w to, co Państwo widzicie, miała możliwość zaistnienia. Serdecznie dziękuję Panu za to, że nas pomogliście swoją wiedzą, doświadczeniem, bo chciałem dodać, że Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ma, w tej chwili się nie pomylę, kilkuset uczniów w szkołach mundurowych. Chciałbym z tego miejsca również serdecznie podziękować wszystkim osobom, instytucjom państwowym, samorządowym za okazywanie naszemu zakładowi, a szczególnie tej szkole, wielu pozytywnych uczuć. Uczniom, już niedługo kadetom, życzę przestrzegania ślubowanych wartości i wielu sukcesów. A rodzicom, bo do Państwa się zwracam, a rodzicom, aby z dumą patrzyli na rozwój i sukcesy swoich dzieci. Serdecznie Państwu dziękuję. Zwracam się ponownie do rodziców, bo dzięki nim, Wy, którzy tu stoicie, możecie realizować, kontynuować i swoje marzenia i drogę w przyszłości. Dziękuję serdecznie również kadrze, bardzo dziękuję za przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję serdecznie Państwu. Uczniowie pierwszego rocznika, rękawiczki zdejm. Za chwilę odbędzie się uroczyste ślubowanie. W imieniu uczniów klas pierwszych ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali z klasy pierwszej A Paula Gola i Marcin Woliński, z klasy pierwszej B Kacper Dobrzykowski i Kaja Kaszuba. Uczniowie pierwszego rocznika, baczność, 5 kroków na wprost, marsz! Poczet sztandarowy przed front szyku, marsz! 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 Marsz!
Delegacja uczniów wyróżnionych ślubowaniem na sztandar wystąp. Delegacja zwrot. Całość czapki zdejm. Do ślubowania. Ja, uczeń Szkoły Technicznej w Gnieźnie. Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Na sztandar ślubuję. Zawsze stać na straży honoru i godności. Oraz dobrego imienia szkoły, miasta i ojczyzny. Ślubuję. Codzienną i uczciwą pracą. Pomnażać bogactwo i poziom obronności naszej ojczyzny. Oraz dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. Ślubuję. Z szacunkiem oddawać cześć tradycjom narodowym. Oraz z godnością nosić powierzony mi mundur. Ślubuję. Dochować wierności ideałom i wartościom. Patriotyzm, humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka będą dla mnie najwyższym nakazem. Mój wysiłek, zapał i godność Tobie, Ojczyzno, składam w darze. Po ślubowaniu. Czapki włóż. Delegacja zwrot. Do szyku marsz. Kadeci w tył zwrot. 5 kroków na wprost. Marsz! W tył zwrot. Poczet sztandarowy do szyku. Marsz! Za chwilę prezes Zarządu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu magister Mariusz Mikołajczak oraz przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień major Sylwin Donard podpiszą porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy naszą szkołą i Wojskową Komendą Uzupełnień w Koninie. O zabranie głosu proszę dyrektor Szkoły Technicznej w Gnieźnie, panią magister Marzenę Wietrak oraz zaproszonych gości. Drodzy uczniowie, niedawno rozpoczęliście kolejny etap waszej edukacji i kolejny ważny etap waszego życia. Ogromnie się cieszę, że jest nim właśnie szkoła mundurowa. W tych murach spotkaliście się już z wyjątkowymi nauczycielami i fantastycznymi rówieśnikami. Oni pomogą wam w realizacji marzeń, zmotywują do działania i będą wspierać w trudnych chwilach. A skoro mówimy już o chwilach, to właśnie w tej chwili staliście się pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności. Cząstką, która będzie tworzyć jej historię. Cząstką, która ma być jej chlubą i wzorem dla przyszłych kadetów. Wierzę, że te słowa, które wybrzmiały podczas ślubowania, będą realizowane w rzeczywistości. Mundur bowiem zobowiązuje do kierowania się najwyższymi wartościami, do bycia prawym człowiekiem, do działania na rzecz szkoły, miasta, powiatu i ojczyzny. Uczniem klasy mundurowej zostać to wielki honor. Dlatego, moi kochani, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Niech atmosfera dzisiejszych uroczystych chwil dodaje wam sił na każdy dzień. Rozwijajcie swoje talenty i twórcze pasje. Zdobywajcie jak najlepsze wyniki w nauce. Dbajcie o pozytywny wizerunek naszej szkoły i godnie ją reprezentujcie. Jak widzicie, nie zawsze świeci słońce, ale nie jest źle.
Zapamiętajcie sobie dwie ważne zasady, nawet jeśli to słońce świecić nie będzie. Pierwsza, nigdy się nie poddawaj, a druga, zawsze pamiętaj o pierwszej. Dziękuję bardzo. Teraz serdecznie chciałabym zaprosić o zabranie głosu przedstawiciela powiatu, pana dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki i Promocji, pana Marcina Makochońskiego. Panie prezesie, pani dyrektor, panowie oficerowie, szanowni państwo, w imieniu pani starosty Beaty Tarczyńskiej bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą jakże podniosłą uroczystość. To piękny akt złożenia ślubowania, powołanie się na rotę przysięgi. Życzę szczególnie tym dzisiaj bohaterom uroczystości, uczniom pierwszego rocznika, aby w swoim codziennym życiu, aby w funkcjonowaniu w szkole, w nauce kierowali się właśnie słowami wypowiedzianej dzisiaj przysięgi. Życzę wielu sukcesów i zadowolenia i dumy z bycia uczniem Szkoły Technicznej Zespołu Doskonalenia Zawodowego właśnie w Gnieźnie. Pani dyrektor dyrekcji szkoły, a także wszystkim wykładowcom oraz pracownikom administracyjnych u progu nowego, kolejnego roku życzę wielu sukcesów, zadowolenia z pracy i wielu takich bardzo, bardzo pozytywnych efektów, o których wielokrotnie na tym placu jeszcze będziemy mogli się przekonać. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Zapraszam w imieniu prezydenta miasta Gniezna naszego gościa, dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu pana Mariana Pokławickiego. Szanowni państwo, a przede wszystkim uczniowie szkoły mundurowej. W imieniu prezydenta miasta Gniezna pana Tomasza Budasza chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i powiedzieć kilka słów. Dzisiaj waszą służbą dla ojczyzny jest przede wszystkim nauka. Starajcie się, aby dzisiaj ten wasz podstawowy obowiązek wypełniać należycie, a kiedy później już znacie, że możecie służyć ojczyźnie w sposób przybierając czy zakładając różnego rodzaju mundury, abyście służyli tak godnie, jak robili to nasi poprzednicy. Abyśmy zawsze w naszym kraju czuli się bezpieczni. Tego wam przede wszystkim życzę. Życzę również kadrze tej szkoły, aby zaszczepili u was te ziarenka, które później będą wyrastały na prawdziwych Polaków. Wszystkiego dobrego. Panie proboszczu, zapraszamy o parę słów. Pani dyrektor, drodzy państwo, ale przede wszystkim wy, moi drodzy młodzi. Przed chwilą byliśmy wszyscy świadkami uroczystej chwili waszego ślubowania. Kilkakrotnie powtarzaliście słowo ślubuję. I za tym potężnie wypowiedzianym słowem ślubuję także wypowiadaliście bardzo konkretną treść. Ślubować to jest uroczyście przysięgać. To jest uroczyście przysięgać, biorąc Pana Boga na świadka. Życzę wam, żeby Pan Bóg was wspierał w tym, coście ślubowali. Do tych miłych słów pragnę się dołączyć z całego serca. Wszystkiego dobrego i wam, i dyrekcji, i kadrze, i wszystkim tutaj waszym gościom, ale także rodzicom. Niech Pan Bóg was wspiera na tej drodze, bo to jest droga oczywiście ważna, konieczna dla Polski i dla was. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szkoła Baśność do roty.
Baczność! Na prawo! Patrz! Poczet sztandarowy. Sztandar odprowadzić. Szkoła, baczność! Dowódcy klas. Klasy w rejon szkoły odprowadzić. Szkoła, spocznij! Ślubowaniu uczniów pierwszych klas Szkoły Technicznej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gnieźnie. Zarząd, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, rada rodziców oraz uczniowie naszej szkoły zapraszają wszystkich Państwa na poczęstunek.